16 września witam serdecznie Bożym Słowem, które zapisane jest w psalmie 36 i w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Pozwólcie, że na początku zadam wam pytanie, z jakim nastawieniem obudziliście się do dnia dzisiejszego? Jakie były wasze pierwsze myśli, pierwsze słowa wypowiedziane o poranku? To dzisiejsze słowo wychodzi naprzeciw naszym myślom, naszym słowom, wychodzi naprzeciw naszym trudnościom, naszym kłopotom i wszystkim zmartwieniom, które zapewne od wczesnych godzin porannych wam towarzyszą. Jest to naturalna rzecz, że martwimy się, troszczymy o najbliższych, o ukochanych, bo przecież tak wielu dotkniętych jest chorobą, tak wielu dotkniętych jest problemami finansowymi, zawodowymi, trudnościami rodzinnymi, wychowywaniu dzieci, problemami małżeńskimi. I naprzeciw tym problemom, tym kłopotom, tym trudnościom, naszym myślom, naszym pytaniom wychodzi Boże Słowo, które przypomina nam o tym, że Bóg się o nas troszczy, że Bóg ma o nas staranie, że Bóg pragnie napełnić nasze serce nadzieją, dodać siły, dodać otuchy i sprawić, że w ten dzień dzisiejszy spojrzymy z nadzieją, że na naszej twarzy pojawi się uśmiech, że będziemy mogli ze spokojem rozmawiać, że Bogu Wszechmogącemu będziemy pragnęli w modlitwie powierzyć cały ten dzień dzisiejszy. W Jego ręce oddamy nasze trudności, nasze kłopoty z prośbą o to, aby rozwiązał te wszystkie rzeczy, które nas obciążają, by pomógł nam przejść przez te momenty, które nas smucą, sprawiają, że do oczu napływają łzy. Słowo psalmu 36 i słowo z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału właśnie tą nadzieją pragnie nas napełnić i przypomina, że Bóg ma o nas staranie, Bóg się o nas troszczy, Bóg pragnie o nas zadbać. Zatem moi kochani, rozpoczynając nowy dzień, piękny dzień, który po raz kolejny otrzymaliśmy od Boga, który jest dla nas darem, chciejmy go przeżyć najpiękniej jak potrafimy, prosząc naszego Stwórcę, Zbawcę i Pocieszyciela o pomoc, o wsparcie, o ratunek, o zrozumienie, o pokój, o to wszystko, czego naprawdę w tym dniu dzisiejszym potrzebujemy. Życzę wam, moi kochani, aby ten dzień dzisiejszy był właśnie w taki sposób przeżyty, w bliskości z Bogiem, w nadziei odnajdywanej w Bogu, abyśmy odczuwali Jego miłość, Jego troskę, aby na twojej twarzy, na naszych twarzach pojawił się uśmiech, a w sercu zagościła nadzieja i pokój, Boży pokój i Boża nadzieja. Życzę wszystkiego dobrego, pięknego, spokojnego i błogosławionego dnia. Pozdrawiam serdecznie, moi kochani, was z przepięknego drewnianego kościółka w Maciejowie, życząc wszystkiego co najlepsze z głębi serca. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia. Pamiętajcie, że Bóg ma